Are we going to talk about cancer now? Czy mamy mówić na temat raka? What was cancer? Czym jest rak? We go back to this morning's lecture. Znów musimy wrócić do dzisiejszego porannego wykładu. Normal cell, the genes are changed. W normalnej komórce geny zmieniają się. Because oxygen-free radical is attacking. A to dlatego, że są one atakowane przez wolne rodniki tlenowe. So gene is letters. Tak więc gen to litery. Letter is there to express the will. Te litery są tam po to, aby wyrazić wolę. See, isn't that interesting? Czy to nie ciekawe? So if letter changes, tak więc gdy litera się zmienia, the will changes. Zmienia się również wola. The cells will change. Wola komórki jest zmieniona. So normal cells will, wola normalnej komórki and the cancer cells will, i wola komórki raka, they are different. One są różne. This is a really interesting. Let me tell you this. I to jest bardzo interesujące i chciałbym wam o tym powiedzieć. Normal cells, normalne komórki, every single normal cell you have in your healthy body, wszystkie normalne komórki, jakie macie w swoim ciele, never lives for themselves. Nigdy nie żyją dla siebie. They all live for others. One zawsze żyją dla innych komórek. Very interesting. To jest bardzo interesujące. A cell is made like that. Nasze komórki w ten sposób są stworzone. Okay, let's look at the thyroid gland. Zwróćmy uwagę na przykład na tarczycę. We talked about the thyroid gland disease yesterday. Mówiliśmy wczoraj o chorobach tarczycy. As a autoimmune disease. W nawiązaniu do chorób autoimmunologicznych. Okay, let me ask you this question. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. What kind of woman can have a thyroid problem with autoimmune disease? Jakiego typu kobieta może nabawić się takiej choroby związanej z tarczycą? Mam na myśli chorobę autoimmunologiczną. In America we call superwoman. W Stanach Zjednoczonych mówimy o takich kobietach, superkobiety. Woman who wants to be everything. To są kobiety, które chcą wszystkiego. The woman wants to be praised by everybody. To są takie kobiety, które chcą być przez wszystkich chwalone. She's fast. One są tak, starają się wszystko robić bardzo szybko. She's very efficient. Są bardzo wydajnymi osobami. And she talk fast. Mówią szybko. And she does not want to sleep because there's so many things to do. Nie śpią nawet, bo tak dużo mają różnych czynności, które muszą wykonać. And then T cell inside says. I wtedy komórki w ich organizmie mówią: want to be very fast. Ty chcesz bardzo szybko wszystko robić. So T cell says, I'll help you. I wtedy komórka T mówi: pomogę ci w tym. So T cell goes up here. I wtedy komórka dostaje się tutaj w okolice tarczycy i zaczyna and stimulate to produce. Stymulować tarczycę. More thyroid hormone. Do wytwarzania większej ilości hormonów tarczycy. Then you don't have to sleep. I wtedy macie problemy z zasypianiem. Yeah. Go back to cancer. Wróćmy do raka. When this thyroid gland is normal and healthy. Gdy tarczyca jest normalna i zdrowa. They do not produce thyroid hormone for themselves. Wtedy nie wytwarza hormonów tarczycy dla siebie. They produce thyroid hormone for the whole body. Wytwarza ona wówczas hormony tarczycy dla całego ciała. They are living for the whole body. Wtedy te komórki tarczycy żyją dla całego ciała. This is the principle of life, you know that. Tak wygląda zasada życia. If thyroid gland lives for themselves, gdyby tarczyca żyła tylko dla siebie, whole body will not have a thyroid hormone. Wtedy całe ciało nie miałoby żadnych hormonów tarczycy. Then we dies. I wtedy umarlibyśmy. Does your kidney work for themselves? Czy wasza nerka pracuje tylko dla siebie? Kidney clean the blood. Nerka oczyszcza krew. Kidney works for whole body. Pracuje dla całego ciała. Your heart never works for themselves. Również serce nigdy nie pracuje tylko dla siebie. Your heart also works for the whole body. Wasze serce również pracuje dla całego ciała. Every single cell in your body, każda pojedyncza komórka w waszym ciele, never lives for themselves. Nigdy nie żyje dla siebie. Every single cell your body is already programmed to love one another. Każda pojedyncza komórka w waszym ciele jest już zaprogramowana, by kochać inne komórki. Loving one another is the principle of life. Wzajemna miłość jest zasadą życia.
When normal cell we grow, normal cell in the laboratory. Więc gdy normalne komórki w warunkach laboratoryjnych wzrastają, when normal cell grows, gdy rozmnażają się, say my left and my right hand is a group of cells. Powiedzmy, że moja lewa i prawa ręka to grupy komórek. So these two group of cells are growing, growing, te dwie grupy komórek rozmnażają się, rozwijają. Finally they come into touch. W końcu stykają się nawzajem te dwie grupy komórek. The normal cells communicate. Normalne, zdrowe komórki komunikują się nawzajem. They talk. Rozmawiają ze sobą. And they share. I dzielą się też. What do you call them together and they get connected each other? Jak nazywa się tą sytuację, gdy one spotykają się i łączą się wzajemnie? In English we call docking. W języku angielskim to jest dokowanie. 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 Cells do the docking. I właśnie komórki robią coś takiego. Let me show you this picture. To jest zbliżone do tego dokowania. Pozwólcie, że pokażę wam jeszcze jedno zdjęcie. Let me see. This is bacteria. To jest bakteria. Look what they are doing. Popatrzcie, co ona robi. They now have. Ona wytwarza. This tube connected together. Coś, co pozwala jej na łączność z tą drugą bakterią. And they're sharing this internal substance together. I w ten sposób one dzielą się tymi różnymi substancjami między sobą. Isn't that fantastic? Czy to nie niezwykłe? When you can do this. Gdy coś takiego się dzieje. When you can share with other people. Gdy wy będziecie dzielić się z innymi ludźmi. When you can give what you have. Gdy będziecie dzielić się tym, co macie. To other person. Z innymi osobami. That other person is energized. Wtedy te inne osoby będą pełne energii. The bacteria do this. I coś takiego ma miejsce w przypadku bakterii. Can they do it themselves? Czy one same są w stanie coś takiego zrobić? No, they don't have this kind of trick or technology. Nie, one nie posiadają aż tak wysoko rozwiniętej technologii. But they have genes to do this. Ale mają geny i to poprzez geny dochodzi do czegoś takiego. God already put the program for this. Bóg umieścił już program w nich, który sprawia, że dochodzi do tego. Isn't this interesting? See? Czy to nie jest interesujące? Yeah. Mm. Just like this, your cells communicate. I w podobny sposób porozumiewają się wasze komórki. And this cell says, I need more calcium. Jedna komórka na przykład mówi, potrzebuje więcej wapnia. Then the other cell says, wtedy druga komórka odpowiada, I have some calcium, I can share with you. Ja mam dość dużo wapnia i mogę się z tobą podzielić. Isn't that interesting? Czy to nie ciekawe? So they communicate. Więc one komunikują się and ze they sobą. Share each other. I dzielą się. But you know what cancer cell? Ale wiecie, co się dzieje w przypadku komórek raka? When cancer cells get together, kiedy komórki raka stykają się ze sobą, they do not do this. To nie dzieje się tam, nie ma miejsca coś takiego. They do not talk to each other. Nie chcą rozmawiać ze sobą. So if you decide not to talk to somebody else, tak więc jeśli postanowicie nie rozmawiać z drugą osobą, then you behave like a cancer cell. Wtedy zachowujecie się jak komórki raka. That will encourage your cells to become cancer cell. I to wtedy zachęci wasze komórki, aby przekształcić się w komórki raka. I'll never talk to that man. Ja nigdy nie rozmawiam z tym mężczyzną. I'll never talk to her again. Nigdy z nią nie rozmawiam, nie będę rozmawiać. I hate her. Nienawidzę. Don't do that. Nie mówcie nigdy w ten sposób. Especially to your husband. A w szczególności nie odzywajcie się tak do męża. You know, if you don't talk to your husband, jeśli nie chcecie rozmawiać z mężem, husband suffers a lot. To wtedy mąż bardzo cierpi. But let me ask you, ale zapytam was o coś. Who suffers more? Kto bardziej cierpi? You or your husband? Ty czy twój mąż? Wife. Żona. Yeah. Husband also get hurt. Mąż też jest zraniony. But if you hate, ale jeśli odczuwacie nienawiść your husband, względem swego męża, and you don't speak to your husband, i z tego powodu nie chcecie z nim rozmawiać, you'll have so much oxygen free. To wtedy w waszym organizmie pojawi się ogromna ilość wolnych rodników tlenowych. See, that's why. I to właśnie dlatego. Let me ask you this question now. Albo zadam wam jeszcze jedno pytanie. Is which one is more important? Co jest ważniejsze? When you hate someone, gdy odczuwacie do kogoś nienawiść, you solve that problem between you.
i próbujecie rozwiązać problem, jaki istnieje między wami. And now you have a peace together. I teraz już zawieracie pokój. Is that important? Czy to jest ważne? Worshiping God is important. Czy ważniejsze jest czczenie Boga? Go to church. Udawanie się do kościoła. And attend worship service. I uczestnictwo w nabożeństwach. And you still hate him. Jednocześnie odczuwanie nienawiści do tej osoby. Which one is more important? Co jest ważniejsze? Yeah, solving your human relationship is more. Najpierw musicie rozwiązać problem, jaki między wami istnieje. To jest najważniejsze. That's what Bible says. I o tym mówi Pismo Święte. Okay. If you want to come, Bible says this. Biblia mówi, if you come to church, jeśli udajesz się do kościoła, with your gift to God, i chcesz dać Bogu jakiś dar, then God said, put the gift in front of altar. Wtedy Bóg mówi, złóż ten dar na ofiarę. Go back to your friend. Udaj się z powrotem do przyjaciela. And make a peace. I najpierw pojednaj się z nim. Come back. Następnie wróć. Offer the gift to me. I wtedy dopiero możesz mi przekazać ten swój dar. So actually, doing this with your friend is the true worship. Tak więc tak naprawdę to pojednanie się ze swoim przyjacielem jest tym prawdziwym nabożeństwem. That's far more important worship service. To jest to wiele ważniejsze nabożeństwo. You know, sometimes when you hate someone, czasami, gdy kogoś nienawidzicie, you know, you're not happy. Nie jesteście szczęśliwi wtedy. God is very, very suffering. I Bóg wtedy bardzo cierpi z tego powodu. When you're not happy. Dlatego, że wy nie chcecie być szczęśliwymi ludźmi. When you're producing oxygen free radical, i gdy w waszym organizmie pojawia się duża ilość tych wolnych rodników tlenowych, God has to look at your genes are being damaged. Bóg wtedy zauważa, że wasze geny są uszkadzane. So God is very painful. I wtedy Bóg cierpi z tego powodu. That's why God wants you to forgive. To dlatego Bóg chce, abyście wybaczali. Many things impossible to forgive. Jest tak wiele różnych przykrych doświadczeń, o których ciężko jest zapomnieć i trudno jest wybaczyć. They cannot forgive each other. O, te psy mają z tym właśnie problem. Nie chcą sobie wybaczyć. See? Each of them killing themselves. Słyszeliście? Chcą siebie pozabijać. So much oxygen for radical. Ale w ich organizmach pojawia się przy tym duża ilość tych wolnych rodników tlenowych. That's why God is now willing to give you iskra. To dlatego Bóg cały czas chce dać wam iskrę. For you to be able to forgive. Abyście mogli wybaczać. Okay. That's very important. To jest niezwykle ważne. Important thing to experience. Jest tak ważne, abyśmy doświadczali tego. As a human being, jako ludzie. It is impossible to forgive. W naszym przypadku niemożliwością jest wybaczyć komuś. But with God, ale z Bogiem it become possible. To jest możliwe. See? This kind of forgiveness experience you must have. Tego rodzaju doświadczenie związane z przebaczeniem musicie posiadać. Okay. So, normal cells shares and they speak, they communicate together. Tak więc normalne zdrowe komórki komunikują się ze sobą i dzielą się różnymi potrzebami. So, normal cell when they come into the contact. Gdy normalne zdrowe komórki kontaktują się ze sobą, normal cell talk together. Wtedy rozmawiają między sobą. And normal cell says, i wtedy te normalne komórki mówią, we will go underneath you. My znajdziemy się pod spodem. Please go over us. Proszę, wy znajdźcie się na górze, nad nami. They are very courteous each other. One są bardzo uprzejme względem siebie. See? That's why when you cut out normal cell and look it under the microscope. To dlatego, gdy pobierzecie fragment tkanki i będziecie obserwować tę tkankę pod mikroskopem, normal cells are beautifully layered. To wtedy zauważycie, że te normalne komórki tworzą takie piękne warstwy. Layers by layers. Warstwa na warstwie. But when cancer cells, they get together, ale gdy komórki raka stykają się ze sobą, they do not communicate. One nie chcą się komunikować między sobą. They fight just like those dogs out there. I walczą tak jak te psy na zewnątrz. They say, we will go up above you. Mówią, my znajdziemy się na górze. And this says, no, 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 a ten mówi, nie, ty we nie will go up. My tam się znajdziemy. This is why cancer cell cannot form the layers. To dlatego właśnie komórki raka nie są w stanie uformować takich warstw. Instead of these beautiful layers, i zamiast takich pięknych warstw, cancer cell forms tumor mass. Tworzą taką bryłę nowotworową.
See, that's why cancer is a tumor mass. I to właśnie dlatego rak jest czymś takim jak taka masa nowotworowa. Because cancer cell has changed will. Dlatego, że zmienia się wola w przypadku tych komórek nowotworowych. Change the character. Zmienia się ich charakter. Because its normal cells' genes are changed. Dlatego, że ich geny uległy przeobrażeniu. The gene which decides determines the character and the function. To właśnie te geny, które decydują o charakterze tych komórek, ich funkcjach. Okay, understand now. Rozumiecie teraz? So cancer is caused by gene change. Tak więc rak spowodowany jest zmianami w genach. Especially when P53 gene is changed. A w szczególności, gdy zmieniony jest ten gen P53. Then this cancer cell cannot rest. Wtedy takie komórki nowotworowe nie mogą odpoczywać. Why? Dlaczego? P53 gene produces some substance, makes cell rest. Dlatego, że gen P53 wytwarza pewną substancję, która sprawia, że komórka jest w stanie odpoczywać. You know, resting is very important. A odpoczynek jest czymś bardzo ważnym. While cell rest. Gdy komórka odpoczywa. While cell rest. Gdy odpoczywa. The cells can be recovered. Wtedy może się zregenerować. Damage can be restored. I wtedy te wszystkie uszkodzenia zostają naprawione. I love to rest on Sabbath day. Ja uwielbiam odpoczywać w czasie sabatu. But you know, the person like me, it's very difficult to rest on Sabbath day. Ale w przypadku takiej osoby jak ja, bardzo trudno jest rzeczywiście odpocząć Sabbath w czasie sabatu. Sabbath day is usually the day I work hardest. Zwykle w czasie sabatu ja pracuję najciężej. I know most pastors understand what I'm talking I wiem, że większość pastorów rozumie mnie. They love to rest on Sabbath day. Oni bardzo chcieliby odpoczywać w czasie sabatu. But Sabbath day is the busiest day and most tiresome day. Ale w ich przypadku sabat jest dniem, w którym muszą najwięcej pracować i są najbardziej zajęci. Is the pastors violating Sabbath rest? Czy to oznacza, że pastorzy łamią czwarte przykazanie, odpoczynek sabatu? Yes, they do. W pewnym sensie tak. They are not resting. Bo nie odpoczywają. But do you know what Jesus says? Ale wiecie, co powiedział Jezus? Don't you know it is okay? Priest violates Sabbath rest in the temple on Sabbath day. Czy nie czytaliście, że nie było przestępstwem, gdy kapłani łamali prawo czwarte przykazanie w świątyni? Do you know what that means? Wiecie, co to oznacza? Priest can be busy on Sabbath day and without rest. To oznacza to, że kapłan może być zajęty w czasie sabatu bez odpoczynku. Why it is okay for the priest? Dlaczego w tym przypadku nie ma przestępstwa? For him to work very hard without resting. Jeśli taka duchowna osoba ciężko pracuje bez odpoczynku. On Sabbath day. W czasie sabatu. It's two answers. Wonderful answer. Te dwie odpowiedzi były wspaniałe. Number one answer is, po pierwsze, because the Father in heaven works on Sabbath. Dlatego, że Ojciec w niebie pracuje w sabat. And he said, a on powiedział, so priest work, dlatego for other people can rest. Duchowni pracują dlatego, żeby inni ludzie mogli odpoczywać. See, what the pastors does on Sabbath day is, to, co czynią pastorzy w czasie sabatu, they are not resting themselves. Nie polega na tym, że oni sami odpoczywają. They are pulling out. Oni wyciągają. On Sabbath day. Wyciągają w czasie sabatu. The cows. Te krowę. And sheep. Owce. Out of pit. Wyciągają z dołu. Right? Prawda? They are trying to save life. Oni starają się ocalić życie, zbawić. See, saving life. Sabbath is a saving life day. Tak więc sabat jest tym dniem, którego należy zbawiać innych ludzi. Right? Jest to dzień zbawienia. So that's why they're doing God's work. I dlatego oni wykonują Boże dzieło. If pastor says, jeśli jakiś pastor mówi, I wanna rest on Sabbath day. Ja chcę odpoczywać w czasie sabatu. I wanna give a sermon. Ja nie będę dzisiaj miał kazania. I give a sermon on Tuesday. Może we wtorek wygłoszę kazanie. Then we all rest on Sabbath day. No wtedy on może sobie odpoczywać w dzień sabatu. But you have to go to work on Tuesday. Ale to wy musielibyście wtedy udać się do pracy. See? So you can come to church.
Tak więc nie przychodzilibyście do kościoła. God says rest on Sabbath day. Bóg mówi, odpocznij w dzień sabatu. And that's when God speaks to the pastors. To dlatego Bóg przemawia do pastorów. Pull them out of pit. Wyciągnij ich z tego dołu. Give them more life. Udziel im więcej życia. Please work for me. Proszę, pracuj dla mnie. And pastor says, i pastor mówi, yes, I will do. Tak, zrobię to. But I'm tired. Ale jestem zmęczony. And when my genes will be repaired. Gdy moje geny będą naprawione, God is saying, when you go to bed, gdy udasz się do łóżka, gdy pójdziesz spać, I'll give you very sweet sleep. Bóg wtedy mówi, ja wtedy obdarzę cię takim słodkim snem. Then I'll repair your genes. I w tym czasie ja naprawię twoje geny. Resting is not primary focus. Odpoczynek jest, nie jest w tym wypadku czymś najważniejszym, pierwszoplanowym. What to do, ale to, co czynimy, is the focus. Jest bardzo ważne. You know, the Jewish people, wiecie, że Żydzi always focused on what? Zawsze koncentrowali się na czym? Something not to do on Sabbath. Koncentrowali się na tym, czego nie powinni byli wykonywać w czasie sabatu. Pharisees always came to Jesus. Faryzeusze zawsze przychodzili do Jezusa. Your disciples. Twoi uczniowie. Oh, you yourself. Ty sam. Are doing something not to do. Robicie coś, czego nie powinniście robić. So they're expert in what not to do on Sabbath. Dlatego oni byli ekspertami od tego, czego nie wolno było robić w czasie sabatu. You know what Jesus' answer is? Wiecie, jak odpowiadał im Jezus? Jesus always answers this way. Jezus zawsze odpowiadał tak. Okay, let me ask you. Dobrze, pozwólcie, że zadam wam pytanie. To save life. Czy ocalić życie? Or to kill the life. Jest ważniejsze, aniżeli pozbawić kogoś życia? Or to do the good. Czynić dobrze? Or to do the evil. Jest czymś ważniejszym albo mniej ważnym, aniżeli czynienie zła? What is the difference between Jesus and Pharisees? Czym różnił się Jezus od faryzeuszów? Pharisees always had something not to do. Faryzeusze zawsze koncentrowali się na tym, czego nie wolno robić. Jesus says, a Jezus mówi, to do good, czynić dobrze, to do evil, czynić źle, to save life, czy zbawić, ocalić życie, to kill the life, czy pozbawić życia. What is Jesus' focus? Na czym Jezus się koncentrował? To do something. On koncentrował się na tym, czy robić coś. If Adventists all rest on Sabbath day, gdy adwentyści odpoczywają w czasie sabatu, this world cannot wake up. To wtedy ten świat nie budzi się. We Adventists has to become the priest of the world. My musimy stać się takimi kapłanami na tym świecie. All priest has to work very hard on Sabbath day. Wszyscy kapłani muszą bardzo mocno pracować w sabat. To do good. Aby czynić dobrze. To save life. Aby zbawić życie. It is a very elementary thing. To jest czymś podstawowym. It is important to rest. Niezwykle ważne jest, aby odpoczywać. But if you really have a will to save life of others, ale jeśli naprawdę pragniecie zbawiać życie innych osób, even though you work hard on Sabbath day, to nawet jeśli mocno pracujecie w czasie sabatu, to save other people's life, aby ocalić życie innych ludzi, and all day long you're tired, i przez cały dzień jesteście zmęczeni, God will give you very sweet sleep. To Bóg obdarzy was bardzo słodkim snem. How can God give you sweet sleep? W jaki sposób może was takim słodkim snem obdarzyć? By activating your melatonin gene. Przez uaktywnienie waszych genów odpowiedzialnych za wytwarzanie melatoniny. So if God make you produce, tak więc gdy Bóg a lot of melatonin, sprawi, że wasz organizm wytworzy dużo melatoniny, you'll have a good sleep. To wtedy będziecie bardzo dobrze spać. And God will be able to, i Bóg będzie w stanie repair your gene, naprawić wasze geny. Ale wróćmy do tematu. So when finally your P53 gene disappears, tak więc gdy w końcu wasz gen P53 znika, that become malignant cancer. Wtedy pojawi się wówczas nowotwór złośliwy. Malignant cancer. Złośliwy nowotwór. So you know what it is, the benign tumor? Wiecie, czym jest łagodny nowotwór? Benign tumor we do not call cancer.
nowotwór łagodny to jeszcze nie rak. When you say something is cancer, gdy powiecie o czymś, że to jest rak, we're talking about malignant tumor. To pamiętajcie, że to nie będzie jeszcze nowotwór złośliwy, ale nowotwór łagodny, ale złośliwy. When your genes begin to change, gdy wasze geny zaczynają się zmieniać, at the beginning, na początku, it become benign tumor. To będzie nowotwór łagodny. Let's say you felt a lump in your breast. Powiedzmy, że w waszej piersi pojawił się jakiś guz. And you went to doctor. I udajecie się do lekarza. And the doctor decided to take out a little tissue and do a biopsy. I lekarz decyduje się zrobić biopsję. And look at under the microscope. I wtedy patrzy na tę tkankę pod mikroskopem. And doctor tells you. I lekarz mówi wam. Oh, this is a benign tumor. To jest tylko łagodny nowotwór. You don't have to worry about. Nie musisz się pani przejmować. That's the fact. To jest fakt. So benign tumor, you shouldn't be that afraid of it. Tak więc nie musicie tak bardzo obawiać się łagodnego nowotworu. Why? Because the tumor never kills you. Dlatego, że taki łagodny guz nigdy was nie zabije. Unless that's in the brain. Chyba, że będzie znajdował się w mózgu. Brain tumor never spread to the other organs. Guz mózgu nigdy nie przemieszcza się do innych organów. So benign tumor does not spread. Tak więc łagodny, w przypadku łagodnego guza nie dochodzi do przerzutów. Benign tumor, they still have P53 gene. Dlatego, że komórki tego guza łagodnego posiadają nadal gen P53. So there is a great misunderstanding here between you and the physicians. I pojawia się brak zrozumienia pomiędzy wami i lekarzem. Some physicians have a tendency to tell the patient. Niektórzy lekarze mają takie tendencje, aby mówić do pacjentów. Okay, this is benign tumor. Dobrze, to jest łagodny nowotwór. So it's okay, no problem. Tak więc nie będzie tutaj żadnych problemów. But you are worried. Ale wy się martwicie. I wish this is not malignant. No, dobrze by było, żeby to nie był złośliwy nowotwór. Then doctor says, this is benign. Wtedy lekarz mówi, to jest łagodny guz. Then you say, yeah. Wtedy mówicie, tak. I'm so happy, this is benign. Tak się cieszę, że to tylko łagodny guz. Yeah. So you live the way you lived. Więc odchodzicie sobie spokojnie. You still eat hamburgers. Żyjecie tak jak poprzednio, prowadzicie taki sam styl życia, spożywacie hamburgery, mięso. You live the way you are living. Prowadzicie ten sam styl życia. That same lifestyle which caused the gene change. Który spowodował właśnie zmianę w tych genach. So if you are keep on living same lifestyle. I gdy nadal będziecie prowadzić ten sam styl życia. With this benign tumor. Z tym łagodnym guzem. What is going to happen? To co wtedy może się stać? This benign tumor will gradually have a more gene change. Dojdzie do kolejnych zmian w przypadku tych właśnie genów. Eventually even P53 gene will change. I w końcu dojdzie do zmiany w tym genie P53. That's when it become malignant tumor. To dlatego ten guz może stać się guzem takim złośliwym. Okay. Benign tumor does not mean it's completely safe. Tak więc to, że macie guza łagodnego, nie oznacza, że jesteście bezpieczni. Benign tumor is between the normal and malignant tumor. Łagodny guz to coś pomiędzy czymś normalnym a złośliwym guzem. So, normal cell is a very happy cell. Tak więc normalne, zdrowe komórki są bardzo szczęśliwymi komórkami. Very happy. Są bardzo szczęśliwe. When there's a gene changes, i zmienia się, gdy zmienia się gen, when there is some oxygen free radical comes, gdy pojawia się jakiś wolny rodnik tlenowy i uderza w ten gen, and then this cell begin to cry a little bit. Wtedy ta komórka zaczyna płakać. This is early stage of benign tumor. To jest wczesny etap takiego łagodnego guza. If you look at the cell actually under the microscope, gdy oglądacie komórka pod mikroskopem, the cells look sort of angry. To wtedy te komórki wyglądają tak, jak gdyby były rozzłoszczone. So when I was in medical school, gdy studiowałem medycynę, we learned this way. To my właśnie czegoś the takiego cancer uczyliśmy cells się. Are angry looking cells. Mówiono nam, że te komórki raka są takimi komórkami, które bardzo brzydko wyglądają, groźnie. Then there is more
oxygen-free radical damages. Ale po pewnym czasie coraz większa ilość tych wolnych rodników tlenowych uszkadza komórkę. Then this cell become more. I wtedy ta komórka more unhappy. Jest coraz bardziej nieszczęśliwa. Then P53 gene changes. I wtedy dochodzi do zmiany w genie P53. Very unhappy, very angry. I wtedy ta komórka jest bardzo rozgniewana. P53 is gone. I ten gen P53 znika. But still this cancer does not spread. Ale nadal jeszcze nie dochodzi do przerzutów. Even though it become malignant cancer cell. Pomimo tego, że ten nowotwór przerodził się już w złośliwy. At this point it is malignant. To teraz ten nowotwór już jest złośliwym nowotworem. There are in the cell, there are genes. Wewnątrz komórki znajdują się geny, which suppress the metastasis. Które zapobiegają przerzutom. And this gene says no. I ten gen mówi nie. We are breast cells. My jesteśmy komórkami piersi. So we, even though we become malignant, tak więc nawet jeśli staniemy się takim guzem łagodnym, we should stay in the breast. To musimy nadal pozostać w tej piersi. So please, let's tak więc stay. Proszę, pozostańmy. There is a gene. Jest taki gen. Gene which suppresses spreading of the cancer. Gen, który powstrzymuje komórki przed przerzutami. See, everything is controlled with the genes. Tak więc wszystko jest kontrolowane przez geny. So what the scientists call this gene? Naukowcy nazywają ten gen non-metastasis gene. Genem, który chroni przed metastazą, czyli przed przerzutami. So scientists take a non-N. Naukowcy N from non, używają tutaj literki N. And metastasis M. Jako nie, M jako metastaza. And gene. I G od słowa gen. So scientists call this NM gene. Tak więc naukowcy nazywają ten gen w skrócie NM. So sometimes they call the NM23. Albo NM23. When this gene is gone, gdy tego gena zabraknie, then your breast cancer spread. To wtedy ten rak guz piersi dojdzie do przerzutów tego nowotworu. So when you have a cancer, tak więc gdy macie raka, calm down. Uspokójcie się. Calm down. Okay. If you're worried, gdy się martwicie, you'll produce more oxygen-free radical. To wtedy w waszym organizmie będzie o wiele więcej wolnych rodników tlenowych. And you will damage more genes. I wtedy to zniszczy o wiele więcej waszych genów. And you'll make your cancer spread. I wtedy dojdzie do przerzutów. Can you be quiet and peaceful when you have a cancer? Czy możecie być spokojni, gdy macie raka? That's something humanly impossible. To jest właściwie z ludzkiego punktu widzenia czymś niemożliwym. But it is possible. Ale tak naprawdę to jest możliwe. Amazing, you know that? Jest to zdumiewające. It is possible. To jest możliwe. Because this is the first job I do as a physician to my cancer patient. To właśnie jest pierwsza czynność, jaką staram się wykonać w odniesieniu do w stosunku do moich pacjentów chorych na raka. When my patient come to this New Start program, gdy moi pacjenci przybywają, aby uczestniczyć w programie New Start, and they're all worried. I wszyscy bardzo się boją. They cannot sleep. Nie mogą spać. I have cancer. Mam raka. So whenever they have a little strange feeling, więc kiedykolwiek pojawia się jakieś dziwne uczucie, wtedy zaraz wydaje im się, że doszło do przerzutów, że rak rozprzestrzenił się wszędzie. Who is doing this? Kto to sprawia? Satan is. Szatan. But they think it's themselves. Ale im się wydaje, że to oni sami to powodują, że to ich komórki. As a physician, jako lekarz, I have to let them know there is God. Muszę poinformować ich o tym, że jest Bóg. God who can give them iskra. Bóg, który może obdarzyć ich iskrą. Produce serotonin. Iskrą, dzięki czemu wytwarzana będzie serotonina. Melatonina. So they can have a peace of mind. Tak, aby mogli się uspokoić. And they have a good sleep. Aby mogli spać dobrze. Then we are going to have a victory. I wtedy dopiero możemy osiągnąć zwycięstwo. Okay. I'm so sad that you cannot speak Korean.
understand Korean. Żałuję, że nie jesteście w stanie mówić ani rozumieć w języku koreańskim. Soon I'll have an English program in America. Ale w Stanach Zjednoczonych prowadzę programy w języku angielskim. But if you come to Korea, ale gdy przybędziecie do Korei, I usually have 100 patients. Zwykle prowadzę ten program dla 100 pacjentów. 70 of them have a cancer. 70 z nich choruje na raka. And all those patients come to the New Start program because doctor says we can't do anything. I wszyscy ci pacjenci chcą przybyć tam i praktykować ten program Nowy Start, dlatego że ich lekarz powiedział, że nie mają szans żadnych na przeżycie. I wszyscy się boją. But when you come to our program and see, ale gdybyście przyjechali do nas i uczestniczyli w tym programie, almost all of my cancer patients, to zauważylibyście, że prawie wszyscy moi pacjenci chorzy na raka zaczynają się uśmiechać, happy, są szczęśliwi and singing, i śpiewają. And they find God. I odnajdują Boga. Then healing begins. I wtedy rozpoczyna się ten proces uzdrawiania. So first of all, you have to conquer the fear. Tak więc przede wszystkim musicie zwalczyć ten strach. How should I convince them? Jak ja mogę ich przekonać? First of all, I have to approach scientifically. Przede wszystkim muszę najpierw podejść do tego zagadnienia z naukowego punktu widzenia. If this cell wants to go back to normal, jeśli ta komórka ma znów stać się normalną komórką, they have to have this NM gene recovered. To musi ponownie odzyskać ten gen NM23, which has been destroyed, right? Który został zniszczony, yeah, prawda? And next. A dalej? The P53 genes have to be recovered. Również gen P53 musi znów pojawić się w organizmie, which has been destroyed. A bo on też został zniszczony. Then all the genes has been destroyed should be recovered to go back to normal cell. I te wszystkie geny, które zostały uszkodzone, teraz muszą być naprawione, tak aby komórki stały się normalnymi komórkami. In other words, mówiąc inaczej, all of the changed genes should go back to normal. Wszystkie te zmienione geny muszą stać się ponownie normalnymi genami. Is that possible? Czy to jest możliwe? I have to give them example. Muszę zawsze podać im jakiś przykład. I ask this question. I zadaję pytanie. There are pigs, domestic pigs. Są na przykład takie hodowlane świnie. And wild boars. I powiedzmy dziki. 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 Wild boars have this big tusk. Dziki mają takie kły albo szable. They dig the ground. I one kopią tymi szablami w ziemi. They dig out the roots and they eat. Szukają korzeni, aby móc je spożywać. What do you think? Jak myślicie? Are they same species or different species? Czy one należą do tego samego gatunku, czy do innego? The same. How do you know they are same? Do tego samego. A skąd wiecie, że do tego samego? So we believe. Tak więc my wierzymy. Our long time ago ancestors domesticated those wild boars to become domestic pigs. Że dawno temu nasi przodkowie sprawili, że te dzikie świnie, że dziki stały się takimi hodowlanymi świniami. So scientists brought the wild boar home. Tak więc naukowcy zrobili wszystko, żeby znów te dziki stały się takimi hodowlanymi świniami. They feed them. Karmili je. They waited. I czekali. They waited. Czekali. Oh, they didn't become domestic pig. Ale one nie chciały jakoś przekształcać się w te hodowlane świnie. Nobody knew how long it is going to take. Jak myślicie, jak długo z czasu zabrała, zanim one przekształciły się w te hodowlane change świnie? Change wild boar into domestic pig. Jak dużo czasu trzeba, aby doszło do tego? But lately. Ostatnio. Lately scientists found out naukowcy odkryli pewne geny. Genes of the domestic pig. Geny tych hodowlanych świn. And genes of the wild boar are same, exactly same. Odkryli, że geny hodowlanych świn i geny dzików są takie same. So, there is a gene which produces tusk. To jest na przykład gen, który powiedzmy zajmuje się produkcją tych kłów, szabli. In wild boar this gene is active. U dzika ten gen jest aktywny. But in domestic pig, ale u hodowlanej świni this gene is sleeping. Ten gen jest bierny, śpi. Why? Dlaczego? It is not needed. Dlatego, że nie jest potrzebny. Or many times this gene has been disappeared. Albo bardzo często ten gen w ogóle znika.
So now you know gene respond to the need. Tak więc teraz wiecie, że gen reaguje na potrzebę. So scientists think this way. Tak więc naukowcy pomyśleli sobie tak. The other way around. Myśleli tak na opak. Instead of having wild boar at home, zamiast sprawić, aby ten dzik znalazł się w warunkach hodowlanych, this time they take all these domestic pig to the postąpili odwrotnie. Wilderness. I umieścili teraz świnie w naturalnym środowisku. Of course they fenced around, oczywiście you know, ogrodzili. Not to mix ten obszar, with any other animal outside. Tak aby ta świnia nie mieszała się z dzikami. So pigs have a new generation every 3 months. I co 3 miesiące pojawiało się nowe pokolenie świń. 3 months later. 3 miesiące później. Newborn came. Nowe zwierzęta przyszły na świat. No tusk. Nie było żadnych szablików. Another 3 months later. Po kolejnych 3 miesiącach. Newborn. Znów pojawiły się młode. No tusk. Nie było żadnych szabli. Another 3 months. Po kolejnych 3 miesiącach. After 3 generation. Dopiero w 3rd generation. Ta-da! Pojawiły się jakieś małe kły. And his grandfather. I wtedy and dziadek. They all sit around and says, look. Dziadek, cała rodzina zaczęła przyglądać się temu małemu i mówią, popatrz. The baby has a strange teeth. Ten mały ma jakieś dziwne zęby. What is it? Co to jest? Without knowing the gene they have wakened up. Nie wiedzieli o tym, że geny zostały obudzone. Why? Dlaczego? Because now they need them. Dlatego, że teraz te geny były potrzebne. God knows the need. Bóg wie, jakie są potrzeby. That's why God sent iskra. To dlatego Bóg posyła iskrę. To wake up this tusk gene. Aby obudzić ten gen kłów. You know, we still don't know how long it is going to take to make tusk disappear. My nadal nie wiemy, jak długo trzeba czekać, aby te kły znów uległy zanikowi. Maybe it takes 200 years. Może to trwałoby 100 lat. Or 300 years. Albo 300 lat. To make tusk gene sleep. Aby ten gen kłów znów zasnął. And it's been thousands of years. A może tysiące lat. Let's say almost 4,000 years. Powiedzmy 4,000 lat minęło. Tusk gene has been sleeping for 4,000 years. I ten gen kłów zasnął na 4,000 lat. But it only took 9 months. Ale w ciągu zaledwie 9 miesięcy. After 3 generations. Zaledwie po 3 pokoleniach. The sleeping gene for 4,000 years. Ten śpiący przez 4,000 lat gen. God woke them up. Obudził się. That's why. To właśnie dlatego. See, it was a curse for the pigs to be with the men. To dlatego przekleństwem dla świń było przebywanie w środowisku ludzi. To be eaten by men. I to, że były one spożywane przez ludzi. They don't do anything. They're being fed and eaten. One nie chcą być takie zwierzętami, które są tuczone i spożywane. It was a curse for them. Dla nich to było czymś w rodzaju przekleństwa. At the same time it was a curse for the human being. A w tym samym czasie było to przekleństwem dla rodzaju ludzkiego. The curse can only last 3-4 generations. Przekleństwo może trwać tylko 3-4 pokolenia. If you go back to God. Jeśli wrócicie do Boga. Even though it's been 4,000 years curse. Nawet jeśli to jest przekleństwo, które trwa 4,000 lat. If you go back to God. To jeśli wrócicie do Boga. It will take only 3 generations. To wtedy trwać ono będzie tylko 3 pokolenia. Praise the Lord. So I explain to my patient this way. Tak więc ja wyjaśniam to w ten sposób moim pacjentom. It takes long time to have a cancer. Aby zachorować na raka, potrzeba jest dużo czasu. To have a lung cancer. Aby zachorować na raka płuc. To have a stomach cancer. Aby zachorować na raka żołądka czy wątroby. When doctors found the first evidence of cancer in your body for the first time. Gdy po raz pierwszy naukowcy zauważają jakiś ślad raka w waszym organizmie. You know how long usually it takes? To wiecie, po jakim czasie do tego dochodzi? 15 to 20 years. 15 do 20 lat coś takiego trwa. If doctors found lung cancer in you, gdy lekarz odkryje w waszych płucach ślad nowotworu, that lung cancer was developing 20 years ago. To oznacza, że ten rak płuc rozwijał się już przez około 20 lat. But 10 years ago,
Ale 10 lat wcześniej doctor do the same test? Lekarz przeprowadzał tego samego rodzaju badania. Can doctors find your cancer? Czy mógł wykryć raka? No. Nie. It has to be 20 years later. To musiało się stać dopiero 20 lat później. It takes that long time to for you to have a cancer which can be visible by the doctor today. Tak dużo czasu trzeba, aby ten nowotwór mógł być wykryty przez lekarza. In case of breast cancer, w odniesieniu do raka piersi, it takes about 8 to 10 years. To zabiera jakieś 8 do 10 lat. Colon cancer, jeśli chodzi o raka jelita grubego, 5 to 10 years. 5 do 10 lat. So if your body is growing a small cancer right now, a więc gdy w waszym ciele rozwija się jakiś mały nowotwór w tej chwili, for the past 3 years, to oznacza, że przez 3 ostatnie lata you go to best hospital in Warszawa, mogliście udawać się do najlepszych szpitali, na przykład w Warszawie, and you check all over the place, i badano wam cały organizm, nobody will find any evidence of cancer. I lekarz nie mógłby niczego znaleźć, żadnego śladu raka. If this is your breast cancer, jeśli to jest rak piersi, finally you go to after 8 years, to w końcu docieracie do tej granicy 8 lat. Then doctor says, wtedy lekarz mówi, oh, there's something strange spot. O, coś tutaj znalazłem w piersi. It look like a cancer. To jest takie dziwne i wygląda jak nowotwór. So don't be just deceived. Nie dajcie się zwieść. Doctor test you. Lekarz robi wam badania. Doctor says you're perfectly okay. I mówi, że wasze zdrowie jest w najlepszym porządku. Of course, doctors are not trying to deceive you. Oczywiście lekarz nie próbuje was zwieść. Doctors only telling you the fact. Lekarz mówi wam o fakcie. Yeah, according to the test. Zgodnie z badaniami. You're fine. Wasze zdrowie jest w porządku. But doctors cannot know what God knows. Ale lekarz nie wie tego, co wie Bóg. Because God knows. Dlatego, że Bóg wie. Your breast is growing cancer for the past 3 years. Że w waszej piersi rozwija się nowotwór już od 3 lat. Then you know what happened? I wiecie, co się wtedy dzieje? And you feel like going to camp meeting. I wtedy pragniecie udać się na kamp. Never been to camp meeting. Nigdy nie byliście na kampie. Well, you go to camp meeting, it always rains. Przyjeżdżacie tutaj i pada, na kampie często pada deszcz. It's damp and cold. Jest zimno. So I don't want to go to camp meeting. Tak więc mówicie, ja nie chcę wcale jechać na kamp. So this woman never came to camp meeting. I taka kobieta nigdy nie przyjeżdża na kamp. But this year. Ale tego roku. She didn't know why. Ona nie wie dlaczego. She just feel like going to camp meeting. Ona po prostu czuje, że musi udać się na kamp. She didn't even know who Dr. Sangli was. Nie wie nawet, kim jest ten doktor Sangli. Then she came. Więc przybywa na kamp. Then she found out health lecture is very interesting. I wtedy zauważy, że te wykłady o zdrowiu są bardzo interesujące. And some of you here will feel exactly same way. I ktoś z was tutaj pewnie czuje to w ten sam sposób. Oh, he's talking about me. On mówi o mnie. Right? Yes. Prawda? You know why you came to camp meeting? Wiecie, dlaczego przyjechaliście tutaj na kamp? God gave you secret iskra. Bóg obdarzył was taką iskrą. God says, Bóg mówi, my daughter, moja córko, go to camp. Idź. Please. Udaj się tam. Proszę. And that's why you came. I dlatego przyjechaliście tutaj. God sent you here. Bóg posłał was tutaj. Why? Dlaczego? To hear this lecture. Abyście mogli wysłuchać tych wykładów. See? And I hope. Mam nadzieję. I hope you're thinking this. Że myślicie sobie teraz w ten sposób. Yes, I could have a cancer. Tak, mogłam mieć raka. Yes, I've been eating meat. Spożywałam mięso. I've been eating too much cheese. Za dużo sera żółtego. I've been under too much stress. Za bardzo się stresowałam. I've been drinking coffee. Piłam kawę. Well, I never drink water. Nigdy nie piłam wody. I never do the exercise. Nie ćwiczyłam. I never was this happy. Nie byłam tak szczęśliwa, jak powinnam być. You know, God knows you're developing cancer. Bóg wie, że w waszym organizmie rozwija się rak. That's why God is using camp meeting. I to dlatego On używa czegoś takiego jak kamp. And then you came. I wtedy przyjeżdżacie tutaj. And you say, thank you, God. I mówicie, dziękuję, Panie. I'll eat healthy. Ja teraz będę odżywiać się zdrowo. I will do the exercise. Będę ćwiczyć fizycznie. I'll have a water. Będę pić wodę. Then God says, thank you. Wtedy Bóg mówi, dziękuję. Now I can
iskra your T-cell genes. Teraz mogę przy pomocy iskry ożywić wasze geny komórek T. Then your T-cell becomes stronger. Komórka T staje się silna. And your T-cell says. I mówi. Where are the cancer cells? Gdzie te komórki raka? And within 1 week. I w ciągu zaledwie tygodnia. Your cancers are completely cleaned up by God. Rak zostaje całkowicie usunięty przez Boga. Using your own T-cells. Boga, który używa waszych komórek T. I know many of you came that way. Wiem, że wielu z was doświadcza czegoś takiego. I cannot tell. Ja nie mogę tego powiedzieć. But when we go to heaven. Ale gdy udamy się do nieba. Jesus will talk to you. Jezus wtedy powie wam. And Jesus will talk to me. I powie również mi. Then we'll have a hug again. Wtedy my znów się obejmiemy. Wow, what a beautiful heaven it is going to be, right? Excited? Niebo będzie czymś wspaniałym. Yeah, yeah. Już teraz jestem podekscytowany z tego powodu. Yes. So, this is what's going to happen in heaven. Heaven will be very exciting. Coś takiego będzie mieć miejsce w niebie. Heaven is not going to be a boring place. Heaven is not going to be a boring place. Niebo nie będzie miejscem, gdzie będziemy się nudzić. It'll be exciting place. To będzie miejsce, gdzie będziemy tacy ożywieni, okay, podekscytowani. So to change the gene and the sleeping gene can be repaired and can come back. Tak więc ten zmieniony, śpiący gen może być obudzony, może być naprawiony. Are you sure now? Right? Jesteście tego pewni? If there is a need. Wtedy, gdy jest potrzeba. Then my cancer patient says. Wtedy mój pacjent chory na raka mówi. Oh, thank you. O, dziękuję. And then what do you need? Czego potrzebujesz? You need iskra. Potrzebujesz iskry. You know, when I went to China. Gdy udaję się do Chin. Chinese government is still communist government. Rząd chiński nadal jest rządem komunistycznym. So nationally they don't accept God, right? Tak więc oni jako naród nie akceptują Boga. So the no missionary can go to China and talk about God. Tak więc żaden misjonarz nie może udać się do Chin i oficjalnie rozmawiać o Bogu. They arrest you. Mogą was zaaresztować. They kick you out. I wyrzucić. See? And many Adventist missionaries were kicked out. I wielu adwentystów, misjonarzy zostało wyrzuconych z Chin. And it was so interesting. I to było bardzo interesujące. There was a retired professors club. Istniało tam coś takiego jak klub profesorów na emeryturze. One of them listened to my tape. Niektórzy z nich słuchali moich wykładów. They said, this is very interesting. I powiedzieli, to jest bardzo interesujące. Except God. Poza tym, że on ciągle mówi o tym Bogu. So they wrote me. Więc napisali do mnie. Dr. Seng Li. Doktorze Li. Could you come to us and give lecture? Czy mógłby pan przyjechać do nas without, i poprowadzić wykłady? Without saying God? Nie mówiąc słowa Bóg. I said of course. Powiedziałem oczywiście. So they invited me. Więc zaprosili mnie. It was a small retired professor group. To była taka niewielka grupa profesorów, którzy już nie pracowali czynnie. And you know very well. I wiecie dobrze. Under the communism you have to give permission for everything. Że jeśli chodzi o rządy komunistyczne, to zawsze trzeba mieć pozwolenie na wszystko. Especially when somebody coming from America. A szczególnie gdy ktoś przybywa z Ameryki i ma wygłosić wykłady. Normally it's not possible. W normalnych warunkach to jest niemożliwe. So, but this is an old professors group. Ale to była grupa takich profesorów w podeszłym wieku. So they went to government. Więc oni udali się do przedstawicieli rządu. And they had application. I złożyli podanie. We want this man come to speak. My chcemy, aby ten człowiek przybył do nas i aby przedstawił swoje wykłady. So they said, oh, this is about health. Więc przedstawicieli rządu czytali i mówią, o, to jest na temat zdrowia. Oh, about genes. Na temat genów. Good. Dobrze. But they said this he is coming from America. Ale potem zastanowili się, mówią, ale on przyjeżdża z Ameryki. We don't like it. Nie lubimy tych Amerykanów. We have to really check on it. Musimy go sprawdzić. So they wanted the tape. Więc chcieli kasety z moimi wykładami. So they listened to the tape. I słuchali tych kaset, tych wykładów. They were very interested. I sami się bardzo zainteresowali. So they So they said. I powiedzieli.
Only if he is not going to talk about God, jeśli on tylko nie będzie mówił o Bogu, we'll give permission. To damy mu zezwolenie. So they gave permission, but that permission has to go way up top, you know. Tak więc chcieli mi dać to zezwolenie, ale najpierw to zezwolenie musiało dotrzeć gdzieś do samej góry. So first red tape is now cut. Więc pierwsza ta kaseta dotarła. And it went above. I ktoś na górze zaczął jej słuchać. And they listen. Słuchali. Hey, this is good. To jest ciekawe. You know what happened? I wiecie, co się stało? Small old professors association invited me. Ta mała grupa tych profesorów zaprosiła mnie. But everybody says we want this guy give lecture to us. I powiedzieli, my chcemy, aby ten człowiek prowadził dla nas wykłady. You know what happened? I wiecie, co się stało? Government says. Rząd powiedział. Called a newspaper. Communist newspaper. W gazecie, komunistycznej gazecie. Yeah. We want you to handle this big meeting. My chcemy, abyście zorganizowali takie spotkania dla wielu ludzi. Whole city need to listen to this. Całe miasto musi tego wysłuchać. Bring the radio. Sprowadźcie tutaj przedstawicieli rozgłosów radiowych, telewizji. So I spoke in front of 2,000 people. A więc przemawiałem do 2,000 ludzi. The biggest auditorium in the city. To była największa sala w całym they tym mieście. Enjoyed it. Oni bardzo się cieszyli z tego. Of course, I never talked about God. Oczywiście nie mówiłem o Bogu. But I talked about love. Mówiłem o miłości. I talked about iskra. O iskrze. Then they said, wtedy oni powiedzieli, what is iskra? Co to jest ta iskra? So, because it was so popular. Dlatego, że stałem się tam tak popularny i te they wykłady. Broadcasted my lecture on the television. Oni prezentowali moje wykłady w telewizji. And the newspaper began to write my lecture every day. I gazety każdego dnia pisały o moich wykładach, nawet treść tych wykładów podawano. So everybody began to read my lecture. Więc wszyscy w gazetach czytali treść moich wykładów. And they say, this is great. I powiedzieli, to jest wspaniałe. So every small town began to form New Start Club. Tak więc w każdym mniejszym mieście pojawiło się coś takiego jak klub programu New Start. So they begin to be vegetarian. Przeszli na wegetarianizm. Do the exercise together. Zaczęli razem ćwiczyć. You know, then they called the newspaper. Następnie wezwali przedstawicieli gazet. What is iskra? Co to jest iskra? Zapytali. So the editorial, chief of editorial came to me. I wtedy redaktor naczelny przyszedł do mnie. So many people call us and write us asking us what is iskra. Wie pan co, tak wielu ludzi dzwoni do nas, ciągle nas wszyscy pytają, co to jest ta iskra. So I said, więc powiedziałem, you know what iskra is. Pan przecież wie, czym jest iskra. He says, I know it's God. To ja wiem, że to Bóg. So I said to him, tak więc odpowiedziałem mu, answer the question. Proszę odpowiedzieć na to pytanie. According to you know. Według tego, co pan wie. He said yes. On powiedział dobrze. So he wrote to everyone. Więc on odpisał każdemu. According to the Christian. Według zasad chrześcijańskich. Iskra is the power of God. Iskra to moc Boża. Communist newspaper. Komunistyczne gazety. See, God perform this kind of miracle. Bóg tego typu cudów dokonuje. So everyone says, tak więc każdy mówi, iskra coming from God. O, iskra w takim razie pochodzi od Boga. And everybody was happy. I wszyscy byli szczęśliwi. Oh, yes. O, tak. Then editorial chief came to me. Wtedy ten redaktor naczelny znów do mnie przyszedł. Then many people wrote back to the newspaper. Bo wielu ludzi znów pisało do gazet. Thank you for answering that question. Dziękujemy za odpowiedź na to pytanie. So this editorial chief was very happy. Ten redaktor naczelny był wtedy bardzo szczęśliwy. He came to me. Znów przyszedł do mnie. Dr. Lee, I answered the question that way. Doktorze Lee, ja odpowiedziałem na to pytanie tak, jak pan sugerował. I asked, are you happy? I zapytałem, czy jest pan szczęśliwy? Oh, people are happy. No, ludzie są szczęśliwi. So I'm happy. Więc ja też jestem szczęśliwy. I said, good. Powiedziałem, dobrze. So next day I went on from the crowd to the crowd. I następnego dnia udałem się znów i wymieszałem się z całym tym tłumem. I asked them. I zapytałem ich. Everybody is curious about iskra.
Wszyscy ciekawią się z powodu tej iskry, nie wiedzą co to jest. Aren't you curious about iskra? Czy wy też chcielibyście wiedzieć, czym jest ta iskra? Everybody said, yes, we want to know what iskra is. Tak, my chcemy wiedzieć, czym jest ta iskra. This communist paper, chief of editorial, ale ten redaktor naczelny tej komunistycznej gazety, he answered, on odpowiedział, iskra comes from God. Że iskra pochodzi od Boga. I think that's a good answer. I ja myślę, że to dobra odpowiedź, powiedziałem. So I still didn't violate their law. Tak więc nadal nie łamałem ich prawa. I only announced they what they want to announce. Ja tylko powiedziałem im to, co ich gazety ogłosiły. Isn't that interesting? Czy to nie ciekawe? God is wonderful. Amen. Bóg jest cudowny. Amen. Yes. You know, God can change your gene. Bóg potrafi zmienić wasze geny. So God can recover this NM gene. Tak więc Bóg jest w stanie zregenerować ten gen NM. Then from that point on, i od tej pory, your cancer will not spread anymore. Wtedy nie dojdzie do przerzutów waszego raka. If spreading stops, jeśli te przerzuty zostaną powstrzymane, then your life is not in danger. To wtedy wasze życie nie znajdzie się w niebezpieczeństwie. So once spreading is stopped. Tak więc gdy doszło już do tych przerzutów i one zostaną powstrzymane. Because God can make this NM gene wake up again. Dlatego że Bóg ponownie jest w stanie obudzić ten gen NM. Then you're safe, you know. To wtedy jesteście bezpieczni. You're not gonna die. Nie umrzecie. Right? As long as your cancer does not spread any further. Jeśli tylko nie dojdzie do dalszych przerzutów nowotworu. Right? Yes. Prawda? It's very simple. To jest bardzo proste. Then after he restored this NM gene, i po tym, gdy już Bóg odnowi ten gen NM, then God will restore P53 gene. To wtedy odnawia również ten gen P53. If God restores P53 gene, a jeśli gen regeneruje ten, jeśli Bóg regeneruje ten gen P53, what is going to this malignant cancer be? To co stanie się wtedy z tym złośliwym guzem? Benign tumor. On przekształci się w łagodny guz. See, when you go to doctor, gdy wy udajecie się do lekarza, doctor biopsied your tumor, lekarz robi biopsję, bada tkankę nowotworową, and doctor says, i mówi, oh, this is benign. To jest tylko łagodny nowotwór. Benign can benign go back to normal? A czy łagodny nowotwór, czy te komórki tworzące ten nowotwór mogą przekształcić się w normalne komórki? Yes. Tak. Yes. Benign can go back to normal. Te łagodne komórki nowotworowe znów mogą stać się normalnymi, zdrowymi this komórkami. Is benign. To jest łagodny nowotwór. And this is benign. I to też jest łagodne. They all have a gene change. W obu przypadkach doszło do zmiany genów. But even though you, but they sometimes they go back to normal. I czasami one znów wracają do normalnej sytuacji, stają się normalnymi komórkami. So we already know. Tak więc już teraz wiemy, benign tumor easily go back to normal. Że łagodny nowotwór z łatwością może przekształcić się w normalną tkankę. But malignant tumor does not go back to normal very easily. Dosyć trudno jest, aby doprowadzić, aby ten złośliwy nowotwór przekształcił się w łagodny. You know why? Wiecie dlaczego? Because malignant tumor cell cannot rest, that's why. Dlatego, że komórki guza złośliwego raka nie chcą odpoczywać. Because malignant tumor do not have P53 gene. A to dlatego, że komórki tego raka nie zawierają genu P53. But once P53 gene is restored, ale gdy tylko ten gen P53 zostanie odnowiony, it is very easy for them to come back to normal. To wtedy z łatwością te komórki mogą stać się normalnymi, zdrowymi because komórkami. They become benign tumor. Dlatego, że wcześniej przekształciły się w łagodny nowotwór. When I tell patient like this, gdy mówię o tym swoim pacjentom, they really have hope. Oni naprawdę odzyskują nadzieję. One of my patient, jeden z moich pacjentów, who is a very wealthy man, który był bardzo bogatym człowiekiem, he has a big construction company. Miał taką bardzo dużą firmę budowlaną. He owns a big golf course. I był właścicielem bardzo dużych pól golfowych. Very influential, powerful man. Był bardzo wpływowym człowiekiem. He began to cough. I zaczął kaszleć. And went to hospital. Udał się do szpitala. He found he has a terminal lung cancer.
I odkryto, że miał nowotwór płuc. Hospital did some radiation therapy. I wtedy w szpitalu przeprowadzono pewne zabiegi, między innymi zastosowano radioterapię. It only made him worse. I to tylko spowodowało, że stan jego zdrowia pogorszył się. Now he cannot breathe easily. Nie mógł nawet oddychać swobodnie. Whenever he coughed, he jego oddech coughed był the blood. Taki krótki, kiedykolwiek kaszlał zawsze. He cannot even lie down flat on his nie head. Mógł nawet leżeć prosto na plecach. He has to sleep sitting up. Mógł tylko siedzieć. Because he has a fluid filled up in his lung. Dlatego, że w jego płucach odkładał się bad pewien situation. Płyn. To była bardzo poważna sytuacja. The doctor says you have 3 months. Lekarz powiedział, pozostały panu tylko 3 miesiące życia. So he decided he has no chance. Więc on zrozumiał, że nie ma żadnych szans na przeżycie. He has two sons. Miał dwóch synów. And one daughter. I jedną córkę. So he called two sons. Wezwał więc tych swoich dwóch synów. And he divided his money. I podzielił pieniądze. He gave it to them. I oddał im te wszystkie pieniądze, jakie miał. And this person was very strong man. I ten człowiek był bardzo silnym człowiekiem, miał taką silną osobowość. He was the controller. He wants to control everybody. On chciał wszystkich kontrolować. So he says, I'm dying. Powiedział, ja umieram. But he did not give any money to his daughter. Ale nie dał żadnych pieniędzy swojej córce. This daughter is only Christian in the family. A ta córka była jedyną chrześcijanką w rodzinie. She's not an Adventist. Nie była adwentystką. But I guess she's very good good Christian. Ale była bardzo dobrą chrześcijanką. And she happened to listen to my tape. I ona któregoś razu słuchała moich wykładów. She came to father. I przyszła do ojca. Father, she cried, father, don't die. Ojcze, płakała, nie umieraj. Father says, no one can help me. Ojciec powiedział, nikt nie może mi już pomóc. Best doctors in Korea can help me. Najlepszy lekarz w Korei nie mógł mi pomóc. And I said, they said, I'm only gonna live 3 more months. I on powiedział mi, że będę żył tylko 3 miesiące. And she says, i ona powiedziała, tato, please go proszę, to Dr. Seng Lee. Udaj się do doktora Lee. New Start program. I zastosuj ten program New Start. He says, he cannot help me. On powiedział, on nie może mi już pomóc. Well, he's gonna make me eat all these vegetables. A do tego on będzie kazał mi jeść te wszystkie wegetariańskie pokarmy. I don't think vegetables can help me. Ja nie uważam, że jakaś wegetariańska dieta jest w stanie mi pomóc. He refused. I on nie chciał się udać do mnie. But you know what? Ale wiecie, co się stało? He noticed something interesting. On zauważył coś ciekawego. Everybody seems to be waiting for him to die. Zauważył, że wszyscy tak jakby czekali na jego śmierć. Except this thought. Poza tą jedną dziewczyną, jego córką. You know, of course, even his wife wanted him to sort of die. Nawet zauważył, że jego żona chciała, żeby on umarł. Why? Because he was always yelling to her. Dlatego, że on ciągle wszystkich nagabywał i zmuszał do posłuszeństwa. Sons were afraid of their father. Synowie bali się swojego ojca. So they felt okay. Więc powiedzieli, dobrze. 3 more months to go. Tylko trzy miesiące ci zostało. In this whole world. W całym tym świecie. Or everybody else in the society said. Wszyscy w jego społeczeństwie, w jego otoczeniu powiedzieli. Yes, to. He was very harsh man. Tak, on był bardzo takim ostrym człowiekiem. He was very cruel. Był bardzo okrutnym człowiekiem. Yeah, no wonder he has lung cancer. Tak, nic dziwnego, że on się nabawił raka płuc. See, he never felt any love. From anybody. On nigdy nie odczuł miłości ze strony innej osoby. He didn't give any money to his daughter. Nie dał swojej córce, nie chciał przekazać jej żadnych But daughter pieniędzy. Is the only one. Ale ta córka była jedyną osobą, okay, daddy, don't die. Która przyszła do niego i powiedziała, tato, nie umieraj. If you go to New Start, jeśli udasz się tam i zastosujesz ten program New Start, New Start can help you. To wtedy to ci pomoże. So he didn't want to come. Ale on nie chciał przyjechać. But he looked at the daughter. Ale spojrzał na tę córkę. This is only one in the world. I pomyślał, to jest jedyna osoba na świecie. Want him to live. Która chciała, żeby on żył. So you know what? I wiecie co? He didn't want to come himself. On nie chciał sam przyjechać. He came for his daughter. Więc udał się do swojej córki. He said, I'll die anyway. I powiedział, ja i tak umrę.
But if I die without going to New Start. Ale jeśli udam się bez, jeśli umrę bez udania się do tego miejsca, gdzie można stosować ten program. My daughter will be so sad. To moja córka będzie tak smutna z tego powodu. So, because of my daughter. Więc z powodu mojej córki. I'll come. Udam się tam. So he came. Więc przybył do nas. When he listened to the lecture. Słuchał wykładów. He says. I powiedział. God can give me iskra. Bóg może obdarzyć mnie iskrą. And he can repair my damaged gene. Może naprawić moje zniszczone geny. And my gene is a letter. I mój gen może teraz zmienić się, jest tą literą. The letter God invented. Jest tą literą, którą wynalazł Bóg. He said, this is wonderful. On powiedział, to jest wspaniałe. I want to be healed. Ja chcę być uzdrowiony. Then she found out. I wtedy odkrył. How happy it is to love someone. Jak wspaniale jest kogoś kochać. Then he realized why he has cancer. I wtedy uświadomił sobie, dlaczego on zachorował he na was raka. Always angry everybody. On zawsze był zły na wszystkich. He was shouting, yelling all the time. Krzyczał, narzekał, krytykował. He says, ah, no wonder I have cancer. I powiedział, nic dziwnego, że ja zachorowałem na raka. So he decided to live loving life. I w końcu zdecydował się prowadzić takie życie pełne miłości. See, he had many other women other than his wife, you know? Miał wiele innych kobiet poza swoją żoną. And he went to his wife. I przyszedł do żony. And I see in the New Start program there now. Oni teraz byli, uczestniczyli oboje w tym programie New Start. So he said to his wife. Więc powiedział do żony. Honey, kochanie, I want to love you. Chcę ciebie kochać. Wife says, żona powiedziała, ha, you love me? Ty chcesz mnie kochać? Wife was never loved before. On nigdy wcześniej nie kochał swojej żony. She was only servant. Ona była tylko jego sługą. So she couldn't believe this husband is saying that. Więc ona nie mogła uwierzyć w to, co ten mąż mówił do niej. Wife rejected. Więc żona nie chciała w to wife uwierzyć. Says, don't worry. Powiedziała, nie martw się. I'll help you. Pomogę ci. I'll take care of you. Ja zajmę się tobą. You're my husband anyway. Jesteś i tak moim mężem. And he was very sad. I on był bardzo smutny. See, wife thought, ta żona myślała, he's trying to be nice to her. Że on starał się być dla niej miły. So she will take care of him. Tak, aby ona zatroszczyła się o niego. But that was not the motivation. Ale to on nie miał takiej motywacji. So this man came to me. Więc on przyszedł wtedy do mnie. Dr. Lee, doktorze Lee, I have a special request. Mam taką szczególną prośbę. I said, what is it? Powiedziałem, co to jest. Dr. Lee, doktorze Lee, after I came to New Start program, gdy przyjechałem tutaj, gdy stosuję ten program New Start, now I realize there is God, teraz uświadamiam sobie, że jest ktoś taki jak who Bóg, loves me. Który mnie kocha. Now I understand, teraz rozumiem, God asked my daughter to send me here. Że to Bóg wpłynął na moją córkę, abym ja tutaj przyjechał. I realize I only have 3 months. Uświadomiłem sobie wcześniej, że pozostały mi tylko 3 miesiące. I lived my 62 years of my life. Przeżyłem 62 lata mojego życia. Without knowing love. Nie wiedząc, czym jest miłość. Without knowing God. Bez wiedzy o Bogu. So I decided. Tak więc teraz zdecydowałem się. I don't have to be cured. Że ja tak naprawdę nie muszę być wyleczony. But only this 3 months left. Zostały mi tylko 3 miesiące. I want to give my love to my wife. Więc w ciągu tego czasu chcę naprawdę obdarzyć miłością moją so żonę. My wife does not want to forget me. Tak, aby moja żona nie zapomniała o mnie po śmierci. I want to be remembered by at least someone. Chcę, żeby chociaż jedna osoba pamiętała especially o mnie. This wife. A w szczególności moja żona. So I said to my wife, I'm going to love you. Więc powiedziałem do mojej żony, że ja teraz będę ją kochał. She did not believe me. Ale ona nie chce mi uwierzyć. Oh, Dr. Lee, help me. O doktorze Lee, proszę, proszę mi pomóc. I don't have to be healed. Ja nie muszę być uzdrowiony. But I wanna love my wife. Ale chcę kochać moją żonę. Could you ask my wife accept my love. Czy mógłby pan poprosić moją żonę, aby ona zaakceptowała moją miłość? I said, okay. Powiedziałem, dobrze. I know God can do that. Wiem, że Bóg jest w stanie tego dokonać. I called a nurse. Zawołałem, wezwałem pielęgniarkę. So, please send his wife to this room. Proszę wezwać do mnie tę kobietę. And I said to him. Powiedziałem mu. Pray to God. Proszę modlić się do Boga. God will help. Bóg nam pomoże. So he closed his eyes. Więc on zamknął swoje oczy. And he was praying. I modlił się. While he was praying. I gdy się modlił.
His wife stepped into my room. Jego żona weszła do mojego gabinetu. She looked at her husband. I spojrzała na swojego męża. She never seen him pray. Ona nigdy nie widziała, żeby on kiedykolwiek się modlił. Then she opened, he opened his eyes. I w tym momencie on otworzył swoje oczy. And they looked each other. I spojrzeli na siebie. Then he had tears coming down. I ona zauważyła łzy w jego oczach. And he said, i on powiedział, please, proszę, I apologize everything. Przepraszam za wszystko. I want to love you. Chcę Ciebie kochać. I want you to remember me. Chcę, żebyś Ty mnie pamiętała. Even though I die after 3 months. Nawet jeśli umrę po 3 miesiącach. And he stood up. Wstał. He held his wife's hand. Złapał ją za rękę. He began to cry. I zaczął płakać. And this wife began to cry. I wtedy żona również zaczęła płakać. And his wife hugged him. Objęła go. You know what she says? I wiecie, co powiedziała? Oh dear, please don't die. O mój drogi, proszę, nie umieraj. Wow, that was powerful. W tym była moc. And he says, you don't want me to die. I on powiedział, ty nie chcesz, żebym ja umierał? And they both crying together. I oboje razem płakali. Please don't die. Proszę, nie umieraj. I know already Iskra came to this room. Ja wiem, że Iskra jest w tym pomieszczeniu. Working on him. Wiedziałem, że Iskra oddziaływała na nią i na niego. I said, let's pray together. Powiedziałem, módlmy się razem. So I prayed. Modliłem się. Oh God. O Boże. Thank you for this Iskra. Dziękuję Ci za Iskrę. Thank you for changing them. Dziękuję za to, że ich zmieniłeś. Please. Proszę. Let this your son enjoy the joy of loving others. Spraw, aby ten Twój syn teraz cieszył się, mogąc miłować innych. Please let your daughter accept this love. Spraw, aby ta Twoja córka zaakceptowała tę jego miłość. Enjoy the husband love. Aby mogła cieszyć się tą jego miłością. Even though she never experienced for the last 40 years. Pomimo tego, że w ciągu ostatnich 40 lat nie doświadczyła tej Please miłości. Compensate her unhappiness. Proszę, zrekompensuj jej to te lata nieszczęścia. Give a big gift of love. Udziel jej takiego wielkiego daru miłości. Then I prayed, wtedy modliłem się. Oh God, Boże, I love to see, we all of us love to see him completely healed. My wszyscy chcielibyśmy, aby on został uzdrowiony. And this man says, i ten mężczyzna powiedział, amen. And they become very happy. I od tamtej pory byli bardzo szczęśliwi. Then he never got angry to his wife. I po tym wydarzeniu on nigdy nie złościł się na swoją żonę. From that night, od tamtej pory he did not cough that much. Przestał tak bardzo kaszleć. He slept good. Lepiej spał. Next day he looked better. Następnego dnia wyglądał nawet lepiej. Then his appetite getting better. I wrócił mu apetyt. It looked like a God's Iskra is activating all the genes. Wyglądało to na to, że Iskra Boża już uaktywniała jego geny. He could walk a little bit more without getting short of breath. Teraz mógł już dłużej chodzić i oddychać nieco głębiej. 3 days later. 3 dni później. His pale, anemic face became pinkish. Jego bladość na twarzy zniknęła i cera była już bardziej rumiana. He began to sing. Zaczął śpiewać, sing the hymns, śpiewać pieśni z naszego śpiewnika. Enjoy Bible study. I radował się, studiując Pismo Święte. 10 days later. 10 dni później. He walked now. Teraz już mógł swobodnie for chodzić. Half an hour without getting short of breath. Przez nawet pół godziny i cały czas mógł głęboko oddychać. 2 weeks later. 2 tygodnie później. He looked so good. Wyglądał tak dobrze. No more coughing up blood. Nie pluł już z krwią. I checked his lung. Sprawdziłem, zbadałem jego płuca. Fluid disappeared. Guz zniknął. Płyn zniknął. And at the end of the program, a przy końcu tego programu, they elect president of the alumni association. Wybrano wtedy przewodniczącego tego towarzystwa studentów. Normally, w normalnych warunkach terminal cancer patient, they never elect as a president. Osoby, które są chore i ten ich stan zdrowia jest bardzo poważny. You know why? Ta osoba jest? Nie jest wybierana na prezydenta. Taka osoba, która znajduje się w tak poważnym stanie zdrowia. Okay. And this time, ale tym razem they elected him as a alumni president. Tego człowieka wybrano na przewodniczącego tego stowarzyszenia. And he accepted that. I on to zaakceptował. You know what he said? I wiecie, co powiedział? I'm not so sure whether I'm healed or not. Nie jestem pewien, czy jestem zdrowy, czy nie. But the way I feel,
ale sposób, w jaki szczęsuję, to myślę, że w tej sytuacji mogę to zaakceptować, to stanowisko. Everybody believed he is healed. Wszyscy byli przekonani, że on był uzdrowiony. His son was working in Stanford University in California. Jego syn pracował na Uniwersytecie Stanford w Kalifornii. He went to his son. Udał się więc do swojego syna. He went to Stanford University Medical School. Udał się do tego uniwersytetu Stanford. And tested. I przeprowadzono mu badania. The lung cancer was completely gone. Nie było żadnego śladu po raku płuc. Praise the Lord. Chwała Panu. The love. Miłość. You know. I saw a movie last night. Wczoraj wieczorem oglądałem ten film. Is she here? Czy ta siostra jest tutaj? Person who had this esophagus problem. Ta osoba, ta siostra, która miała te problemy z przełykiem. She's not here. Nie ma jej tutaj. Jest tam z tyłu. Okay. There is over there. And I was thinking. Myślałem sobie. I heard her testimony. Usłyszałem jej świadectwo. It was beautiful. To było piękne. But I want to add on something. Ale chciałbym jeszcze coś do tego dodać. You know, esophagus, God can widen up. Przełyk może ulec rozszerzeniu. Bóg może tego dokonać. God can soften the scar tissue. Bóg jest w stanie w jakiś sposób wpłynąć na tę tkankę. See, i sprawić, że będzie bardziej elastyczna, miękka. I remember when she was 2 years old, she drank some chemical. Pamiętam, że gdy miała 2 lata, wypiła jakiś związek chemiczny. It burned the esophagus. I to spaliło jej przełyk. So it becomes strictured. Także ten przełyk później stał się taki sztywny i bardzo wąski. This is what happens with the liver cirrhosis. Coś takiego ma miejsce w przypadku marskości wątroby. You drink too much alcohol? Gdy pijecie za dużo alkoholu, alcohol can burn the liver. Alkohol może wtedy spalić komórki wątroby. And liver can be scarred and contract. I wtedy ta wątroba kurczy się bardzo. We call the liver cirrhosis. Określamy to mianem marskości wątroby. Too much scar tissue. Za dużo jest wówczas takiej tkanki zbitej, zwartej. No doctors ever thought that the liver cirrhosis can recover. Nigdy żaden lekarz nie sądził, że można wyleczyć się z marskości wątroby. But you know what lately scientists found out? Ale wiecie, co odkryli ostatnio uczeni? This scar tissue, we call it the collagen tissue. Ta zwarta tkanka to tkanka kolagenowa. In Korea, w Korei, several years ago, kilka lat temu, there was a cosmetic surgery, there's interest in cosmetic surgery. Przeprowadzono pewną operację plastyczną. See, they put the collagen. Umieszczono kolagen. Right here. Tutaj w tym miejscu, blisko kości jarzmowej i oka. To make this what? Aby zlikwidować zmarszczki. To wrinkles go away. Zlikwidować zmarszczki. And I said, that's interesting. Więc pomyślałem sobie, to ciekawe. I said, how long does it last? Jak długo to zda egzamin? I asked my plastic surgeon a friend. Zapytałem mojego przyjaciela, który był chirurgiem zajmującym się operacjami plastycznymi. Wiecie, co on powiedział? It only lasts about a month. To tylko da efekt na jakiś miesiąc. What happens after months? A co się dzieje po miesiącu? Our body absorbs this collagen. Dissolves collagen. Nasze ciało będzie wtedy rozpuszczać tę tkankę kolagenową i będzie wchłaniać. I wtedy ona znika. Then I realized, wtedy uświadomiłem sobie. This is why liver cirrhosis get healed in the New Start program. To dlatego właśnie osoby, pacjenci z marskością wątroby wracali do zdrowia stosując program New Start. You know what happens? Wiecie, co się działo? God sent us a special cell called fibroblast. Bóg ma takie specjalne komórki zwane fibroblastami. Into the liver. One znajdowały się w wątrobie dzięki Bożej ingerencji. And they dissolve. I one collagen. One rozpuszczają, rozkładają ten kolagen. They reabsorb collagen back. I wtedy wchłaniają ponownie ten kolagen. And fibroblast go out. I fibroblasty przemieszczają się wówczas do innego miejsca. So if fibroblast take all the collagen out, tak więc gdy fibroblasty przechwytują cały ten kolagen, then God create new liver cells. To wtedy Bóg jest w stanie stworzyć nowe komórki wątroby. So in New Start program, tak więc w programie New Start, liver can completely restore. Wątroba całkowicie może się zregenerować. As I was watching yes last night, gdy wczoraj oglądałem ten film, you know the sisters, what's her name? Agnieszka. Agnieszka. Agnieszka.
And her esophagus. Jej przełyk. The collagen tissue can be also dissolved. Tkanka kolagenowa tego przyłyku również może zostać rozłożona i wchłonięta. And God can give a new esophagus. I Bóg może obdarzyć ją nowym przełykiem. So keep on doing that. Tak więc róbcie to cały czas. But don't believe. Ale nie wierzcie. This is forever. Że to tak w nieskończoność będzie mieć miejsce. She will get better. Ona na pewno wyzdrowieje. God will gradually remove collagen little bit by little bit. Bóg stopniowo będzie po troszeczku usuwał ten kolagen. Someday i któregoś dnia she'll have ona będzie new esophagus. Będzie miała nowy przełyk. So I wanted to talk to her today. Chciałbym więc dzisiaj porozmawiać z nią. To really give her the assurance. Aby naprawdę zapewnić ją. According to last night, według tego, co mówiliśmy wczoraj po południu, it sounds like she is believing, to zauważyłem, że ona zaczyna wierzyć. Her esophagus will be like that forever. Ona zaczęła wierzyć, że jej przełyk będzie taki sam zawsze. Now you have two babies. Ale teraz ona ma już dwoje dzieci. One here. Jedno dziecko jest w jej łonie. Doctor says it's impossible. Lekarz powiedział, że to niemożliwe. It became possible. Ale to stało się możliwe. Yeah, when doctors can give you i zaszła w ciążę. New baby. Gdy lekarze mówią, że nie możecie mieć dzieci. It's no problem to give her a new esophagus. I ona ma to dziecko, to w takim razie żadnego problemu nie ma, żeby pojawił się w jej organizmie nowy przełyk. Praise the Lord. Chwała Panu. Yeah. Expect more. Oczekujcie czegoś więcej. And then you'll be able to give even better testimony. A wtedy będziecie w stanie dzielić się takim wspaniałym świadectwem. In the future. W przyszłości. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Let's all stand. Powstańmy do modlitwy. Dear loving Father. Drogi miłujący Ojcze. You are the creator. Ty jesteś Stwórcą. Oh, Father, you can give us new genes. Ojcze, Ty możesz obdarzyć nas nowymi genami. According to the need. Według potrzeb. Just like you gave new gene to this ground squirrel. Tak jak Ty obdarzyłeś nowymi genami tę wiewiórkę. Father, help us to believe you. Ojcze, pomóż nam wierzyć Ci. And you will be glad to perform your wonderful power. Tak, abyś był uradowany tym, że możesz obdarzyć nas tą wielką mocą. Thank you so much. Dziękujemy Ci bardzo. To given us your iskra. Że obdarzasz nas swoją iskrą. So we have hope. Także możemy mieć nadzieję, we have joy, radość and we'll have love. I miłość. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Yeah.